I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. Dzień dobry. Trochę mnie nie było, ale to dlatego, że miałem parę projektów do zrealizowania i zajęło mi to stosunkowo dużo czasu. Szwery nie miałem czasu robić. Przez ostatni tydzień byłem chory i w ogóle masakra jakaś, więc mam nadzieję, że nie przysporzyło to problemów. No i macie nowy film. To jest tutaj rzadkość, więc się cieszcie. Dobra, a teraz dosyć ważna info, a przynajmniej dla mnie. Otóż zakupiłem sobie nowe kredki. Kredki Prismacolor Premier, 72 sztuki w opakowaniu metalowym. Być może część z was je kojarzy, ponieważ są to dosyć popularne kredki wśród artystów i są bardzo, bardzo dobrej jakości, więc raczej są dosyć znane w środowisku rysunkowym i tych tam różnych osób, które rysują kredkami, to raczej większość je zna. Dla tych, którzy nie wiedzą, są to kredki miękkie, na bazie wosku. Pracuje się nimi znakomicie, co tu dużo gadać. Są bardzo dobrej jakości, cena za sztukę kosztuje 6,50, a ten zestaw 72 kolorów kosztował mi 300 zł. To nie są bardzo duże wydatki, jak na kredki artystyczne, bo na przykład Carendish Luminers kosztują za sztukę 13 zł, więc no, jest dosyć duża różnica. W porównaniu do zwykłych kredek szkolnych to jest to dosyć duża cena, dosyć wysoka, zwłaszcza dla tych, którzy nie zajmują się rysowaniem tak za bardzo i się nie znają na tyle. No, kredki są bardzo dobrze napigmentowane, jak pewnie mówiłem. Pracuje się nimi bardzo dobrze i w sumie to no, nie ma co dużo gadać, po prostu są bardzo dobre. No to czas powiedzieć trochę o rysunku. Pewnie większość z was zauważyła już po tytule, że rysuję dzisiaj Hermione Granger z Harry'ego Pottera. Tak na oko to chyba była jakaś czwarta, piąta część. Podobieństwo chyba jest bardzo dobrze oddane, bo no, paru osobom już pokazywałem i mówili, że dobrze to wygląda, więc wydaje mi się, że jest podobna. No i sam rysunek wyszedł całkiem nieźle. To jest już trzeci rysunek z tymi kredkami. Drugi mogliście zauważyć na moim Instagramie, jeżeli mnie tam obserwujecie. Jak nie, to zapraszam. Link podam w opisie. Jak zresztą pod każdym filmem mam link do, daję link do Facebooka i Instagrama, więc jak ktoś jest zainteresowany, może wejść. No i w zasadzie to jest głównie wszystko, co dzisiaj miałem do powiedzenia. Zapewne następny film będzie znowu w gimpie, bo no troszkę mi się część kredek pokończyła, znaczy nie pokończyła, tylko skróciła dosyć mocno z tych pryzm, bo no są dosyć bardzo łamliwe, przez to, że są takie miękkie zapewne i parę razy mi kilka spadło, no i trzeba będzie dokupić sztuki, tak jak biała czy czarna, czy jeden z kolorów skóry. No a w zasadzie to już większość rzeczy, które miałem dzisiaj do powiedzenia, więc chyba się powoli będę z wami żegnał i cześć!